Armię Państwową wody! Bohaterowie walki o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy ziemi śląskiej, częstochowskiej i Podbeskidzia, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do apelu pamięci podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, aby złożyć hołd bohaterom Polski walczącej i podziemia niepodległościowego, którzy oddali życie w walce o wolność, godność i honor narodu polskiego. Pochylamy głowy w skupieniu i zadumie, przywołując pamięć o wszystkich rodakach, dla których ojczyzna pozostała do ostatniej chwili życia dobrem najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam was, bohaterscy obrońcy Rzeczypospolitej w 1939 roku, którzy stawiliście opór niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy. Stańcie do apelu! Do was wołam, żołnierze podziemia państwa polskiego, Armii Krajowej, Narodowej Organizacji Bojowej, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Batalionów Chłopskich oraz innych formacji, którzy stanęliście do nierównej walki z niemieckim i sowieckim okupantem oraz komunistycznym reżimem. Stańcie do apelu! Przywołuję cywilnych i wojskowych konspirantów tworzących struktury delegatury rządu podziemnego państwa polskiego, działaczy Rady Jedności Narodowej, urzędników konspiracyjnej administracji, członków Szarych Szeregów oraz organizatorów i uczestników tajnego nauczania, emisariuszy, kurierów, łączniczek i sanitariuszek. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam żołnierzy drugiej konspiracji, którzy zginęli w obronie najwyższych wartości niepodległości, suwerenności i honoru Rzeczypospolitej. Wołam do was, bohaterowie powojennego podziemia niepodległościowego, żołnierzy ostatniego polskiego powstania narodowego, którzy za wierność legalnemu rządowi i złożonej przysiędze zostaliście opuszczeni i zapomniani. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy, którzy walczyli z oddziałami NKWD o wolną Polskę i polegli w rejonie Włodawy, Nachybia, Trościanki, pod Moczydłami, Bójkami, w Lesie Stockim, pod Kuryłówką, Bodakami, na Łęczowę i Hutą oraz jeńców wojennych, którzy pomimo odniesionych ran zostali rozstrzelani. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci!
Wołam żołnierzy Armii Krajowej, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej Warta, Zgrupowania Henryka Flamego, pseudonim Bartek, oraz innych organizacji polskiego podziemia niepodległościowego, którzy zginęli walcząc przeciwko zniewoleniu ojczyzny. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam do nas, obrońców polskich kresów, żołnierzy z Wileńszczyzny i Nowogródczyzny, którzy trwali w samotnym oborze do lat 50. ubiegłego wieku. Przywołuję ostatnich dowódców i żołnierzy wolnej Polski, których imiona i bohaterskie postacie na zawsze wpisały się w naszą historię. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wołam uczestników niepodległościowej konspiracji politycznej, członków Komitetu Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej, przywódców i członków Podziemnego Stronnictwa Narodowego, Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność, Równość, Niepodległość, Stronnictwa Niezawisłości Narodowej, Delegatury Rządu z lat 1945-1947, którzy zostali zamordowani przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Stańcie do apelu! Niech świeci zwycięstwo! Przywołuję dowódców zgrupowań i oddziałów partyzanckich oraz wszystkich rodaków zamęczonych w śledztwach, skazanych na śmierć przez komunistyczne sądy, zamordowanych w ubeckich kazamatach, w obławach i pacyfikacjach polskich wsi oraz w wyniku denuncjacji przez kolaborantów. Stańcie do apelu! Wzywam kapłanów, którzy służąc Bogu i Ojczyźnie zginęli za wolną Polskę, niosąc pomoc duchowną niezłomnym żołnierzom wyklętym. Przywołuję instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, druhny i druhów, najmłodszych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz uczestników harcerskiej antykomunistycznej konspiracji. Stańcie do apelu! Wołam rodaków, którzy po wielu latach więzienia i prześladowań zmarli, nie doczekawszy się niepodległej Polski, oraz tych, którzy odeszli na wieczną wartę w wolnej ojczyźnie. Wzywam patriotów, którzy przez dziesiątki powojennych lat nie szczędzili wysiłku, by pamięć o niezłomnych bohaterach Polski walczącej oraz powojennego podziemia antykomunistycznego nie uległa zatarciu. Upokarzani przez siły zmierzające do wykorzenienia tradycji niepodległościowej, nie wahali się utrwalać ją i przekazywać kolejnym pokoleniom. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Do was się zwracam, potomni. Zachowajcie w swoich sercach pamięć o żołnierzach wyklętych oraz o wszystkich rodakach, którzy do końca pozostali wierni Rzeczypospolitej. Ich poświęcenie oraz ofiara krwi i życia nie były daremne. Niech ich postacie i czyny utrwalone w historii i tradycji oręża polskiego będą dla nas, współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków, przykładem patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci!